Urząd Miasta w Świebodzicach oraz miłośnik motocykli pan Dariusz Stańczyk zgotowali fanom jednośladów prawdziwą ucztę. 30 kwietnia w sobotę na świebodzicki rynek przyjechało kilkuset pasjonatów motocykli. Usłyszeliśmy warkot silników, dźwięk klaksonów, było głośno i hucznie. Jubileuszowa, 10. impreza odbyła się po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią. Na zlocie mogliśmy podziwiać setki pięknych maszyn. Nie zabrakło też kultowych modeli. Szanowni Państwo, cieszę się niezmiernie, że tutaj jesteście wszyscy, bo jestem w tej rodzinie. Tak jak powiedziałem, kocham jazdę motocyklem i cieszę się niezmiernie, że obecnie tutaj do Świebodzic tyle osób przyjechało właśnie na 10. jubileuszowy zlot. Moi drodzy, czegoż Wam można życzyć? Tego, co sobie. Radości z jazdy motocyklem, bo to coś pięknego. Czujemy tą wolność. Czujemy, że jesteśmy niezależni, czujemy moc pod sobą i mamy drogę do pokonania. Cieszymy się każdym kilometrem, myślę i jednym dniem, którym wsiadamy na motocykl, jest pogoda i jedziemy. Darkowi chciałbym podziękować za to, że w poprzedniej kadencji i 10 lat do tyłu zaczął właśnie coś takiego jak zlot motocykli w naszym mieście. I tu mam piękny drzewiec, który chciałbym w tym momencie przekazać na jego ręce. Co czuję jadąc motocyklem? Myślę, że czuję po prostu wolność, jadę przed siebie, czuję tę moc pod sobą i to jest piękne. Myślę, że tak naprawdę jazda motocyklem jest to piękna pasja. Są różne pasje. Jedni jeżdżą motocyklami, inni konno, inni na nartach. Dla mnie myślę, że najważniejszą pasją mojego życia to jest jazda motocyklem.